Na razie niewiele wiadomo. Wiadomo tyle, że dekada to nie inwestor w powszechnym rozumieniu tego słowa. To jedynie propozycja pewnego mechanizmu finansowania lotniska. Mechanizmu, który z jednej strony da spółce Port Lotniczy Radom 70 milionów złotych, z drugiej nie zwiększy długu miasta. Bo najpierw miasto wyemituje nowy pakiet akcji, a te akcje od miasta kupi zewnętrzna firma za 70 milionów złotych. Obowiązkiem spółki jest zwołanie walnego i przeprowadzenie procedury rejestracji podwyższenia kapitału de facto. Obowiązkiem miasta jest zgoda na to. Obowiązkiem dekady jest przelanie na rachunek portu lotniczego określonej kwoty wynikającej z uchwały o podwyższeniu kapitału oraz danie oświadczenia o objęciu tego kapitału. Ale niezależnie od tego, co będzie się działo dalej z lotniskiem, czy port lotniczy będzie przynosił straty, czy też wygeneruje zysk, miasto będzie musiało prędzej czy później te akcje odkupić. Po odkupie akcji, a zgodnie z zapisami umów inwestycyjnych, a później umów sprzedaży tych akcji, umawiamy się na okres zwrotu środków za te akcje. I to może być rok, a to może być 15 lat. Nie wiadomo, za jaką kwotą miasto będzie musiało odkupić akcje. Można jedynie, jak podnosi opozycja, spekulować, że ta kwota będzie wyższa niż to, co teraz zapłaci kupujący. Zrozumiałem chyba, że jesteście Państwo pośrednikiem. To jeżeli pośrednikiem, to kogo ściągniecie, z jakim kapitałem, na jakich zasadach, jaką prowizję weźmiecie i generalnie ile to będzie rocznie kosztowało port lotniczy, czytaj w domyśle gminę Radom, bo efekt końcowy to z tej uchwały wynika, a przynajmniej z uzasadnienia, które zdążyłem szybko przeczytać, to jest to, że gmina w efekcie końcowym będzie musiała to odkupić. Zdaniem opozycji proponowane rozwiązanie to ukryta forma kredytowania miasta. Radni zarzucają też władzom spółki i władzom miasta, że Radzie dano za mało czasu na zapoznanie się z nową propozycją. Dostaliśmy dokumenty, projekty uchwał chwilę temu. Słuchamy na bieżąco różnych wystąpień w kwestiach nie do końca dla nas zrozumiałych. To jest chyba naturalne. I ja czuję z tego powodu duży dyskomfort, bo chciałbym mieć możliwość dłuższej analizy, dłuższej chociażby kilkudniowej analizy tego, co tu słyszymy, tego obszaru, możliwości skonfrontowania różnej wiedzy, jaką nam się dzisiaj przekazuje. Ostatecznie jednak zdecydowały głosy radnych Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowała też radna Teodora Słoń ze Stowarzyszenia Radomianie Razem oraz radny Damian Maciąg z Kocham Radom. Przeciwko byli radni Platformy Obywatelskiej, część radnych SLD oraz Piotr Szprendałowicz, niezależny. Wstrzymali się od głosu Zenon Krawczyk z SLD i Włodzimierz Bojarski z PSL. Dekada Inwestycje to spółka, która wpisana do rejestru przedsiębiorców została w styczniu 2014 roku. Kapitał założycielski wynosi 5 tysięcy złotych.